Wiosenna edycja Jarmarku na Granicy, który od lat organizowany jest w Chałupkach, tym razem odbyła się z niewielkim opóźnieniem. O tym, jak bardzo handlarze i kupujący oczekiwali na to wydarzenie, świadczyła niedzielna frekwencja. Tłumy mieszkańców przybyły na stare przejście graniczne, by wśród oferowanych przedmiotów odnaleźć unikat do swojej kolekcji. Jarmark na granicy pierwotnie zapowiadano na połowę maja. Niestety z uwagi na liczne podtopienia na terenie gminy i związane z nimi straty podjęto wówczas decyzję o odwołaniu wydarzenia. Ostatecznie jednak udało się zaprosić do gminy Krzyżanowice handlarzy starociami i przyciągnąć tłumy kupujących. Jarmark na granicy w Chałupkach cieszy się już taką swoją renomą. Jest fajne miejsce, klimatyczne, jest dużo miejsca, swoboda, bliskość granicy, bo przecież na moście granicznym z Boguminem, więc jest zarówno dużo Polaków, jak i Czechów, mnóstwo wystawców przyjechali z całego, że tak powiem, nie wiem, południa Polski i bardzo sobie to chwalą. Także cieszę się, że po tym roku przerwy wróciła ta impreza. We wrześniu będziemy mieć drugą odsłonę, tak już tradycyjnie i myślę, że wszyscy się cieszą i z możliwości spotkania się, kupowania, oglądania. No i myślę, że ta jarmark się rozwija i będzie się rozwijał. Pomimo tego, że w innych miejscach zaczynają te jarmarki też gdzieś tam się pojawiać, to jednak klimat Chałupek gminy Krzyżanowice przyciąga zawsze najwięcej wystawców. Gmina od lat buduje markę jarmarku. Wiosenna edycja zwykle trwa 2 dni, a odwiedzający imprezy mają okazję nie tylko do powiększenia swoich zbiorów, ale także do świetnej zabawy na organizowanym tu festynie. W tym roku z przyczyn losowych zdecydowano się na jednodniowy event, ale sam fakt jego zorganizowania pokazuje, jak ważne dla gminy jest to wydarzenie. Zaangażowanie samorządowców, pana wójta, współpraca transgraniczna zawsze przynosiła dobre owoce i po prostu je widać. Tysiące osób, wielu wystawców, zainteresowanie, łącznie z tym, że rozmawiałem ze znajomymi z Krakowa, czy z Katowic, czy z innych, gdzie jeżdżą po targach staroci i mówią, że chociażby spotkali w Krakowie, to wiele osób się spakowało i przyjechało tutaj właśnie do Chałupek na naszą ziemię, do ziemi raciborskiej, po to właśnie, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu, więc dobrze, że jest zaangażowanie, że samorząd o to dba, że są wydarzenia, już z taką lekką popandemiczną ulgą można odetchnąć i zobaczyć tutaj naprawdę tysiące osób spacerujących, szukających tych różnych drobnych rzeczy do domu czy w inne miejsce. Jest to okazja dla naszych organizacji z Chałupek, które mogą się wystawiać tutaj i pomagają nam przy współorganizacji. No, jest zabezpieczenie w postaci jednostek OSP naszej gminy, więc myślę, że tutaj wszyscy mają pełne ręce roboty, ale cieszymy się, że jest taka pogoda przede wszystkim i mnóstwo odwiedzających nas mieszkańców najbliższych okolic. Bardzo się cieszymy, że w końcu wrócił nasz jarmark na granicy, za którym już wszyscy bardzo tęskniliśmy. Udzielają się tutaj wszystkie organizacje naszej wioski, Poradę Sołecką, Koło Gospodyń, OSP, LKS, wszystkie, które są. Wszyscy się bardzo podoba. Zapraszamy tutaj, bo nasza wieś jest naprawdę super do oglądania, super do zwiedzania i cieszymy się, że możemy tutaj gościć tylu ludzi i że możemy powtarzać tę imprezę cyklicznie 2 razy w roku, zawsze w maju i we wrześniu. No tym razem niestety w maju nie wyszło, ale jesteśmy w czerwcu dzięki naszemu wójtowi, który zorganizował tę imprezę. Na stoiskach królowały książki, porcelana, meble i różnego rodzaju bibeloty, a wśród nich perełki, jak choćby te muzyczne. Maxi single George'a Michaela z Queen za życia Freddie Mercury'ego i nie wiem, czy to jest ta cena, 600 zł, to jeszcze nie jest ta cena, chyba ostatnia, bo tego jest tylko 500 sztuk na świecie, nie? Ja mam 2. Co mi się udało kupić? Takie, które chcę dać na ogrodzeniu. Tabliczki. A w poszukiwaniu jakichś konkretnych rzeczy pani przyszła, czy co wpadnie w oko? Na pewno nie porcelana, bo mam tego dość sporo. Kryształy też nie. To coś, co pociągnie, co się uśmiechnie. Więc no, tego typu rzeczy. Czy jarmark na granicy to dla pani nie pierwszy raz? Pierwszy raz, bardzo duża impreza, jestem zaskoczona ogromem tutaj. A tak jeszcze oglądamy, dopiero byśmy przyjechali, dopiero kawałek. A pierwszy raz tutaj na jarmarku? Nie, my już trzeci. Tamte roku nie szło, no teraz już trzeci.
Bardzo się temu podoba. Kolejna okazja do zakupów na starym przejściu granicznym w Chałupkach już we wrześniu. Wtedy także do gminy Krzyżanowice zjadą handlarze z Polski i Czech, oferujący najróżniejsze przedmioty, mogące zainteresować kolekcjonerów.